Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowaj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Księga Przypowieści, rozdział 4, werset 13. Dobry Bóg ostrzega człowieka przez swego ducha i mówi mu: to nie jest słuszne. Człowiek szuka wymówek. Przysyłają mu do domu kwit podatkowy. Ileż się wtedy na ten temat mówi? A przecież napisane jest: kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. List do Rzymian, rozdział 13, werset 2. Kto w takim wypadku postąpi niesumiennie, ten przeciwstawia się Bogu i niech nie sądzi, że ostanie się przed Bogiem. Niejeden szuka różnych kruczków, aby tylko nie zapłacić całego podatku. A takie postępowanie jest przeklęte. Ludzie, którzy tak postępują, są bezbożni. Są to szydercy, którzy nienawidzą nauki. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Jeżeli Bóg was ostrzega, to zwróćcie na to uwagę. Będzie to dla was z pożytkiem. Grzech musi zostać ujawniony. Nie wolno bowiem postępować tak, jak ta kobieta, która uważała, że to ja powinienem posłać do urzędu podatkowego sumę, której ona nie dopłaciła, aby tylko jej nazwisko nie zostało podane. A przecież człowiek musi sam się ujawnić, aby wiadomo było, kim jest. Nie może bowiem naprawić swojej winy po cichu, oszczędzając przy tym siebie samego. W Biblii czytamy: kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 20. Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 25. Kto chce oszczędzać siebie, nie znajdzie pokoju. Kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 21. Kto zwraca uwagę na ostrzeżenia Boga, ten oddaje zastaw i płaci za to, co ukradł.